W czasach, kiedy ludzkość boryka się z wielką suszą, podzielona jest na klasy wodne, grupa śmiałków zostaje wysłana do bazy Balhae na Księżycu, by odzyskać tajemnicze próbki. Dość szybko okazuje się, że władza kłamie o katastrofie sprzed 5 lat, która pochłonęła 117 ofiar. Orientują się, że to, co znajduje się na stacji, może być zbawieniem dla całego świata, albo jego przekleństwem. Porozmawiajmy sobie o serialu The Silent Sea. The Silent Sea to kolejny oryginalny serial Netflixa z Korei Południowej, który pokazuje, jaki potencjał kreatywny drzemie w tym rynku. Po Kingdom, Squid Games oraz Hellbound otrzymaliśmy space horror, który zachwyca wizualiami i składnie napisaną historią. I mimo, że w tych 8 odcinkach widać bardzo mocne inspiracje hollywoodzkimi blockbusterami, a finał dostarcza raczej prostej ewolucji fabularnej, to fani tego typu kina, czyli postapokaliptycznego science fiction, nie mogą przejść obok tej produkcji obojętnie. The Silent Sea to postapokaliptyczny, proekologiczny space science fiction z elementami horroru. Widzę tutaj elementy filmu Life z 2017 roku, czy nawet The Titan, ciekawego na etapie pomysłu, ale dość miernego podczas realizacji filmu Netflixa z 2018 roku. Najważniejsze jest tutaj budowanie klimatu, a nie szokowanie. I to przez dłuższą chwilę się udaje. Niestety, aby ta historia mogła dobić do brzegu, potrzebne są kolejne informacje. To dlatego mamy rozmowy z przedstawicielami misji, retrospekcje pokazujące życie postaci, a także ekspozycję prowadzoną z pułapu ekranu komputera. Wszystko po to, abyśmy zrozumieli, jak wygląda ta intryga, kto może na niej zyskać, a przede wszystkim, kto może na niej stracić. Najważniejszy w The Silent Sea jest klimat i budowanie niepewności. To właśnie temu sprzyja wprowadzanie wrogów po stronie rządu, szpiegów wewnątrz drużyny wysłanej na misję, a także zagrożenie czające się na stacji Balhae. Wielu bohaterów ma własne pobudki i interesy, aby znaleźć się na tej misji, co również podkręca stawkę, bo dopiero w jej trakcie, a misja miała być prosta i przyjemna, na jaw wychodzą kolejne informacje. Jednak gdy przekroczymy połowę serii, a akcja znacznie przyspieszy, zaczynamy dostrzegać coraz częstsze sięganie po hollywoodzkie tropy, które związane są oczywiście z filmami katastroficznymi. Nie psuje to odbioru historii, ale dość oczywiste twisty, takie jak bezduszność rządu, okrutne praktyki medyczne czy powiązanie głównej bohaterki z wydarzeniami na stacji, mocno trywializują tę historię, która skupia się bardzo mocno na próbie uratowania całej ludzkości. Misja jednak pociąga za sobą ogromne konsekwencje i powoduje, że etyka i ludzkie odruchy muszą przejść na dalszy plan. Finał serialu to najwyższej próby połączenie blockbusterowych produkcji, takich jak m.in. Armageddon czy Interstellar. Wszystko okraszone jest niespiesznymi obserwacjami kina azjatyckiego. W całym The Silent Sea ważne są wątki rodzinne, odpowiedzialności za losy świata, a także powołania. Wszystko oczywiście splamione nutką posępnej przyszłości, która dość mocno przypomina mieszankę nastrojów godną dobrego anime. Wszystko oczywiście doprawione jest niesamowitymi wizualiami, bo pomimo efekty cyfrowe ukazujące ziemię w trakcie wielkiej suszy, momentami zostawiają wiele do życzenia, o tyle spektakularne wydają się plany ukazujące powierzchnię Księżyca. Oj, jest tutaj na co popatrzeć. Także ukazanie scen tego metaforycznego utonięcia, czy pokazanie szerokich kadrów na przestrzeń kosmiczną oraz gra światłami i mocnymi akcentami kolorystycznymi, to właśnie one sprawiają, że w tak wielu momentach tego serialu można nimi nacieszyć oczy. W tym momencie czas przejść do najważniejszych elementów fabularnych The Silent Sea. Dlatego osoby, które chcą jeszcze sięgnąć po ten serial, ostrzegam przed spoilerami. Wróćcie tutaj po obejrzeniu produkcji i porozmawiajmy sobie w komentarzach o najważniejszych elementach tej historii. Czym tak naprawdę jest woda księżycowa? Woda niczym wirus. Mnoży się, dopóki organizm żyje. W przypadku ludzi powoduje jednak coś, co nazwane zostało utonięciem wtórnym. Wypełnia narządy wodą do momentu, w którym organizm obumiera. Jest to idealne rozwiązanie dla planety umierającej z powodu suszy. Jednak ludzkość jest bez szans na przeżycie,
podczas kontaktu z wodą księżycową. Cały pomysł cudu, który jednocześnie w swojej czystej formie wyłącznie zabija, jest bardzo interesujący. Mój mózg, nauczony już kilkuletnim doświadczeniem podczas oglądania takich produkcji, zawsze doszukuje się zastosowania. Co muszą zrobić socjopatyczni przywódcy, aby móc tę wodę, ten produkt, wykorzystać tak, aby służyło to im, jak i ludzkości. W tym przypadku było to dla mnie bardzo oczywiste. Stworzyć organizm, który będzie przystosowany do konsumpcji tej wody księżycowej, bo pomoże on w przypadku świata, planety ogarniętej suszą, tworzyć wodę wewnątrz, czyli być samowystarczalnym. I trochę tak jest właśnie w przypadku eksperymentów prowadzonych na stacji księżycowej. Mam jednak mały problem z tym, jak działanie wody księżycowej jest pokazywane nam w trakcie rozwoju tej historii. Różni się ono bowiem na początku, jak i w trakcie serialu. Pierwszą osobą z załogi, który zaraził się tym wirusem, jest So-chan. Wszedł on w kontakt z pyłkiem, który wydostał się z ciała osoby, która umarła po kontakcie z wodą księżycową, przez co wirus zaczął się rozwijać. Jednak następnie wszyscy bohaterowie, którzy umierają z powodu wody księżycowej, weszli z nią w bezpośredni kontakt. Wydaje mi się to małą niekonsekwencją, a ponadto zadaję sobie pytanie, czy w ciele, które umarło 5 lat, nadal może utrzymać się tego typu wirus i czy ciało jest w stanie jeszcze wyprodukować jakieś gazy lub pyłki, które mogą się przemieścić do innego żywego organizmu. Kolejnym dość istotnym elementem, który pojawia się w połowie tej serii, jest Luna 073, czyli dziewczynka obdarzona niespotykanymi umiejętnościami, która żywi się wodą księżycową, a ta ją leczy i daje szybkość, sprawność i niesamowitą siłę. Jest 73. użytym klonem, ale dopiero pierwszym, który przetrwał eksperyment z wodą księżycową. Bo tutaj nie chodziło o samo odkrycie wody księżycowej, ale o przystosowanie całego gatunku do jej spożywania. I tutaj widzimy wyraźnie te rozterki natury etycznej. Eksperymentowanie na żywym organizmie, jednocześnie klonowanie ludzi, dodatkowo odsuwanie na bok cierpienia jednostki, aby pomóc całej ludzkości. Co jest dbaniem o przetrwanie gatunku, a co jest już zwyczajnym okrucieństwem? Ten serial wchodzi w kilku momentach na bardzo wysokie, filozoficzne, etyczne poziomy i wydaje mi się, że częściowo na nie odpowiada. Może nie tak, jak chcielibyśmy, może nie idealnie, ale jednocześnie jest to bardzo ciekawe podejście, które daje nam na tyle dużo odpowiedzi, aby wszystkie nasze najważniejsze pytania były zaspokojone. Zastanawiam się tylko cały czas, skąd pochodzi umiejętność Luny pokazana nam w finale. Luna może bez skafandra poruszać się po księżycu i żyć. Nie oddycha? Czy oddycha inną mieszanką gazów? Tego nie wiemy. Nie wiemy również, skąd ta umiejętność pochodzi. Czy jest to przystosowanie genetyczne w wyniku ciągłych eksperymentów, czy jest to może efekt długoletniego stosowania wody księżycowej? Czy w takim razie wszyscy ludzie są w stanie przystosować się do życia na innych planetach, między innymi na Księżycu? Ciekawe, czy ten serial w przyszłości spróbuje odpowiedzieć na to pytanie. Czy Luna może wrócić bezpiecznie na Ziemię? Czy Ministerstwo Obrony będzie na niej eksperymentować? Co prawda, Dr. Song i Kapitan Han nie chcą na to pozwolić, ale nie ma zbyt wielu rozwiązań, aby ludzkość przetrwała oraz aby Dr. Song wróciła na Ziemię. Musi zgodzić się na rozwiązania zaproponowane przez Ministerstwo Obrony. Dość mocno do przewidzenia natomiast był motyw Dr. Song oraz jej siostry. Główna badaczka stacji Balhae, która odpowiada za eksperymenty prowadzone nie tylko na wodzie księżycowej,
ale również na ludziach. Zabrakło wyłącznie tego, aby Luna okazała się biologicznym dzieckiem siostry Dr. Song. Wiem, że ważna jest tutaj stawka, czyli połączenie głównej bohaterki z najważniejszym elementem, najważniejszym ogniwem, jakim w tym przypadku jest Luna, bo to uczłowiecza całą historię, ale jednak ten twist ciągle wydaje się dość prosty do przewidzenia. The Silent Sea pokazało mi bardzo interesujący świat. Ciekawi mnie zarówno to, co dzieje się na stacji księżycowej, walka o próbki wody księżycowej i ewentualne przedłużenie szans ludzkości na przetrwanie, ale równocześnie bardzo intrygujące wydają się wydarzenia, które dzieją się w tym czasie na Ziemi. Pozbawiony wody, z wysoką śmiertelnością dzieci i podziałem społeczeństwa ze względu na klasy wody. Zawiły i szokujący i bardzo odpowiedni na spin-off albo też na rozwinięcie w kolejnych sezonach serialu. The Silent Sea to zdecydowanie serial, który przypadnie fanom space horrorów, choć trzeba nastawić na mocniejsze skupienie na postaciach, ich historiach oraz pojawieniu się kilku ckliwych momentów. Na szczęście forma 8 dość niedługich odcinków sprawia, że historia jest zwarta, ogląda się przyjemnie, a czas płynie dość szybko. To tyle ode mnie. Dajcie znać w komentarzach, czy widzieliście The Silent Sea, czy może zamierzacie jeszcze ten serial południowo-koreański obejrzeć. Napiszcie mi, co o nim sądzicie i jak w ogóle zapatrujecie się na rynek Netflixowych seriali rodem z Korei Południowej. Czekam na Was w komentarzach, a my widzimy się w kolejnych materiałach wideo. Trzymajcie się. Cześć.